Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Neoxal i Ceramic Reload Pro. No dobra,
od czego by tu zacząć, słuchaj. Nie wiem, jak to ugryźć, kurczę. 111 jako powłoka nie usiadła. To już wcześniejsze filmy, zresztą propozycja się pojawi. Przy tym produkcie mam to samo. Nic, dla mnie on nic nie wnosi. Hydrofobowość się nie pojawiła, jakaś lepsza. Uderzenia jakoś lepszego nie zauważyłem. Na szczęście panel jest po, można powiedzieć, korekcie i to konkretnej, bo trochę mory zdejmowałem, więc maskowania też tutaj nie zauważyłem, żeby... Znaczy, może inaczej, tu nie miał co maskować, bo rys nie było. Kolejna rzecz. No kurczę, tak naprawdę panel wyglądał tak, jakbym nic nie zarzucił. Co jest najgorsze w tym produkcie, że on podczas docierania, on lepiej, fajnie mi się go rozprowadzało na wodzie, ale jak tylko kończy się woda i jest szorstkość taka, jakby zatrzymywał się. I w żaden sposób jest tak tempo, jest tak szorstko, że nie mogę tego dotrzeć. Ja sobie odpuściłem, nie wiem, nie rozumiem. Możliwe, że za pierwszym razem powłokę 111, co położyłem od Neoxala, przez to, że miała być bez docierania, u mnie się nie przyjęło i tam już tak została ta szorstkość. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ogólnie seria tej 111, to było właśnie uzupełnienie tej 111, u mnie się nie sprawdziła. Ten produkt niczym mnie nie kupił w ogóle. Znaczy rozprowadzenie jako takie jest fajne, tam widać, że coś się dzieje, są te mazy, ale docierasz go później, zbierasz, on znika i w pewnym momencie jest no tak szorstkie, kurczę, że ciężko jest fibrą przejechać. Nie wiem. Niestety, nie wiem. U mnie się nie sprawdziło. Po raz kolejny się powtórzę. Słuchaj, no dobra, no. Cóż pozostaje mi? Wpisuj Neoxal. Jeżeli będziesz pierwszy, zgarniesz całą tę butelkę tego produktu na testy i zobaczysz, czy rzeczywiście jest tak, jak u mnie, czy u Ciebie, o może tak, czy u Ciebie również będzie taka sama sytuacja jak u mnie. No szkoda, kurczę, bo liczyłem po cichu na ten produkt, że uzupełni mi 111, która no, u mnie nie usiadła. Ja sobie go troszeczkę odleję, będziesz miał go mniej, z tego względu, że będę chciał jeszcze położyć na panel, na którym nie mam tej 111, jakiś taki wolny od zabezpieczenia. I zobaczymy, może wtedy będzie lepiej. Na chwilę obecną niestety ten produkt u mnie się nie sprawdził i dla mnie, no lipa. Po prostu lipa. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.